Niezatapialni. Witamy w 399 odcinku podcastu Niezatapialni. Jest to odcinek 399 naszego podcastu, następny będzie 400, więc szykujcie się na jakieś rocznicowe obchody. Jakby nie będziemy tutaj odpierdzielać żadnych manian ani nic takiego. Następny odcinek podcastu Niezatapialny to będzie odcinek 400. Taki jest komunikat z naszej strony. Ja nazywam się Tomasz Strągowski, są tu ze mną również... Iga Ewa Smoleńska, witam, dzień dobry, prosto z Krakowa. I Dominik Gąska, prosto z miejsca, które nie jest Krakowem. Iga, co robisz w Krakowie? Znaczy teraz już jestem w Wrocławiu. Iga, nie jesteś w Krakowie. Ale wróciłam z Krakowa, no mam wrażenie, że ostatni tydzień to jest jakiś blur bycie w Krakowie. Iga, ale... Aha, czyli... Jakby jest do ustalenia, gdzie fizycznie się znajdujesz. Ja jestem to ustalam za pomocą kamerki, na którą do ciebie patrzę, to nie jest Kraków. Może mam dwa identyczne pokoje, pomyślałeś o tym? Pomyślałem. Obudź się, samuraju, zesrałeś się. Dziękuję. Ja usłyszałem ostatnio, nie wiem czy pep talk, czy jak to nazwać, ale usłyszałem ostatnio, że źle reklamujemy swojego Patronite'a, ponieważ reklamujemy go na końcu, więc teraz na początku reklamujemy naszego Patronite'a. Otóż mamy Patronite'a, możecie nas tam wspierać, bardzo nam to pomaga, jesteście super ci, którzy nas wspieracie, ci, którzy nas nie wspieracie, też jesteście super, nie chcemy na nikogo naciskać, kapitalizm to nie jest dobry system, więc nie musicie brać w nim udziału. Dziękujemy bardzo Michałowi, Mafinkowi, Bartkowi i Tomaszowi, którzy nas wspierają na najwyższym poziomie zaangażowania dostępnym. Te pieniądze nam bardzo pomagają i są super życiowo. I pomagają nam kupować chleb i mleko i piwo, a czasem nawet wódkę. Zależy od tego, jak chciałem powiedzieć. Ja chciałem powiedzieć, że nie kupiłam wódki przez ostatnie 10 lat mojego życia, najprawdopodobniej. Jezu, ja się nauczyłem ostatnio pić dobrą wódkę. Znaczy ostatnio, tak z 5 lat temu, co nie? Ale tak nie kielichami. Nie, no bo bardzo długo piłem tak nastoletnią wódkę, co nie? Że po prostu kielichami, żeby się nawalić, nie? No tak. Ale jako, że teraz jestem stary i mam trochę więcej pieniędzy w życiu i to wśród moich znajomych zaczęło być popularne picie whisky, a ja nie lubię whisky. Tak, whisky smakuje jak drewno. Tak, jak paliwo lotnicze, ale to okej, okay, jakby zależy jaką whisky pijesz, nie? Ale i żeby być jakby w tym towarzystwie takich dojrzałych ludzi, trzymających szklaneczki z lodem i jakimś płynem w środku, nauczyłem taki się pić bar tam... w kształcie globusa, nie? To też jest ważne, tak, żeby posiadać. Nauczyłem się tak pić wódkę i dobra wódka to jest kurde zajebista rzecz. Dominik, oddaję ci głos, bo ci przerwałem. Chciałem powiedzieć, że jakkolwiek my nie będziemy na nikogo naciskać, to ja chciałbym powiedzieć, że jeżeli jesteś płacicie nam i będziecie się z tym czuć osobiście bardzo, bardzo dobrze, to dobrze. To pochwalamy to i jakby to jest uzasadnione, że się tak czujecie, należy się dobrze. Jeżeli wy się czujecie dobrze z tym, że wpłacacie na pieniądze, to myślcie, jak my się dobrze czujemy z tym, że wpłacacie na pieniądze. Ja się teraz tak dziwnie czuję, bo przez to, że od tego zaczynamy, to mam wrażenie, tak jakbyś przyszedł, nie wiem, do kościoła na mszę świętą i pierwsze by było ogłoszenie adwesposterskie. Tak, a teraz jeszcze... I tak myślisz, że już możesz iść, ale... Nie? Nie możesz iść. A teraz jeszcze zrobię większego fikołka, ponieważ bardzo mnie zafascynował nasz ostatni komentarz pod ostatnim odcinkiem, w którym, znaczy nie ostatnim, tylko przedostatnim, w którym Dominik opowiadał o Resident Evil 5, co przy okazji będzie przejściówką, bo ja... 4, tak. Co przy okazji będzie przejściówką, bo ja będę też rozmawiał o Resident Evil 4, bo też przeszedłem. I czy wiecie, że RE Engine... To nie jest, ten skrót RE to nie jest skrót od Resident Evil? Pomimo znaczy, tego, że ten... Znaczy że ten... tak, jakby rozumiem, co ty mówisz i przeczytałam to na Wikipedii, ale powiedzmy sobie szczerze, nazwali to RE Engine, bo robili na tym Resident Evil, po czym dokoptowali tak. Do tego nazwy i nie ma jakby inaczej, jest to, nie? Jest to przedziwne, bo właśnie stworzyli ten engine po to, żeby stworzyć Resident Evil 7, stworzyli Resident Evil 7 na nim i co więcej, na tym silniku do tej pory zrobili 13 gier, z czego 7 to są Resident Evil. Czyli że większość gier, które... to są różne odsłony Resident Evil. Większość gier, które stworzyli na tym silniku, to są Resident Evil, a jednak to RE i teraz... To jest przedziwne. Rozwija się to jako Reach for the Moon. Ja nie wiem, jakim sposobem RE się rozwija jako Reach no, for the wiesz, Moon. No wiesz, jak się robi skrót, to się bierze dwie pierwsze litery całej frazy. Klasyczny skrót. No właśnie tak. O to mi chodzi, że dlatego jakby, dlatego nie wierzę w fakt, że od tego wyszli, tak? Jakby... Tak. Zwrócił nam na to uwagę użytkownik Porkite i dziękujemy ci za to. Jest to wspaniała ciekawostka, anegdotka, którą będziemy powtarzać na imprezach i będziemy po prostu błyszczeć teraz towarzysko. Tak, jesteśmy bardzo fan at parties ogólnie. Tak.
będzie taka scena, to będziemy taką scenę jak ze Scotta Pilgrima, że ej, mała, wiesz, od czego skrótem jest, że Engine to wcale nie jest skrót o Resident Evil Engine, tak naprawdę. Mimo, tam... że zrobili na nim Resident Evil 7 i 7 na 13 gier, to są Resident Evil. Nie zgadniesz, jak to się rozwija. I will leave you alone forever now. Albo będę jak ten chłopak z mema, taki stojący w rogu, co nie? Patrząc, jak inni się dobrze bawią, oni nawet nie wiedzą, jak się rozwija RR Engine. Tak, więc co jest grane u mnie, pytacie? Otóż chciałbym na początku... Już bardzo... powiedziałeś nam, nie... To ty dzwonisz, mordo. Bardzo, bardzo skrótowo powiedzieć tylko, że grałem w Resident Evil 4, tego remake'a, przeszedłem go i zgadzam się totalnie z Dominikiem. Dominik to jest bardzo mądry człowiek, który bardzo mądre rzeczy powiedział na temat tej gry. Jest ona przede wszystkim, jakby miał jednym czasownikiem podsumować moje tam 15-16 godzin grania, to jest męcząca. Jakby świetnie się bawiłem przez pierwszy... To jest przymiotnik. Zmęczony, o, taki. Okej. Okay. Że po 16 godzinach to jestem też jest zmęczony czasownik. Tą grą, co? To też nie jest czasownik. Panie doktorze. Męczę się. Panie doktorze, to nie są czasowniki, halo. Więc tak, jakby super się bawiłem w tą grę na początku. Ona tam dopóki się dzieje w wiosce i jest jeszcze trochę takim bardziej survival horrorem niż taką strzelaniną akcji, to się dobrze bawiłem, ale to też wynika, to chyba nie wynika z tego, że ona się jakoś zmienia bardzo, tylko wynika po prostu z takiego przesytu tym, co tam się dzieje, bo tam się dzieje w kółko to samo, tylko coraz więcej i te strzeliny są coraz dłuższe i jakby... No to po prostu jest męczące, to po prostu tak siadało mi na bani, jak już pod koniec były po prostu takie fale wrogów, które tam raz za razem wylatywały z jakiegoś jednego domku i tam się okazywało, że w tym domku żyło, kurde, w jakiejś dobrej patchworkowej rodzinie, co nie, 30 zombiaków, kurde, 3 wielkie insekty i jeszcze koleś z głową byka zamiast ludzkiej głowy, co nie. To ja się tak zastanawiałem, kurde, co oni tam robią, co nie? Ale przede wszystkim się zastanawiałem, kurde, kiedy to się skończy, jakby, jak długo ja jeszcze będę musiał... No, oni tam, z tego co ja wiem, skrócili taki tak te arenki, jakby, no bo to była taka gra arenowa. Szedłeś, była arena, tak. Ileś fali, ona jest chwila przerwy, kolejna arena. Nadal taka jest, i tak i tak wyrzucili dosyć dużo aren. I ona jest też, poza tym, że jest bardzo arenowa, to mi się bardzo skojarzyła z Uncharted, bo jest bardzo nastawiona na takie właśnie sceny, takie spektakularne sceny akcji, jakby z filmów, co nie? Raz na jakiś czas jest po prostu sekwencja, kiedy tam, kurde, polujesz na wielką rybę, co nie? Albo jedziesz, kurde, na wagoniku przez kopalnię, tak, i strzelasz do rzeczy. I to jest takie, że okej, okay, jakby, tam, ale wydaje mi się, że właśnie przekroczyliśmy, wyszliśmy z tego etapu gier wideo i jakby wróciliśmy tak. Już znaczy, tak. Tak, ale weź pod uwagę, że Resident Evil 4 nie dość, że zrewolucjonizowało serię Resident Evil, to one w ogóle dosyć mocno zrewolucjonizowały gry. Akcji, tak, tak? Więc tylko jakby... że ja się z tobą zgadzam, absolutnie, tylko ja mówię o grze, która wyszła w 2023 roku i co więcej, ja jakby... Ty mówisz o remake'u starej gry, który wyszedł w tym roku. Tak, czyli że... Dziękuję. Powtarzam, mówię o grze, która wyszła w 2023 roku. I co więcej, ja byłem bardzo napalony na tą grę, bo ona została dzisiaj, ten remake dostał bardzo dużo ocen, 10 na 10. I moim zdaniem to jest tylko i wyłącznie nostalgia. Dzisiaj to nie jest gra 10 na 10. Jakby tak zgadzam się z tobą, rozumiem skąd to się wzięło, ale jakby ktoś dzisiaj wydał na przykład Fallouta 2 w takim stanie, jak był Fallout 2 w tam 97 10 na 10, roku, ja już daję. No właśnie nie. No właśnie wiem, że nie daję. Ale ja bym chciała powiedzieć, że jakby Cyberpunk dostał 10 na 10. Ludzie niekoniecznie znają się na grach w 2021 roku. Zawsze Drive-by na Cyberpunka jest w cenie. Dominik, wiesz ja o tym. Ja chciałbym powiedzieć, że jest to remake i akurat tak jak pokazał na przykład Resident Evil 2 remake, można zrobić, tak. Jak już się robi, jeszcze raz, jak się to robi remake, to można... inne gry. To można w pewnym sensie zaprojektować tą grę od nowa, a po tej grze, poza tą zmianą graficzną, ona jest takim bardzo shooterem z lat 2000.
tak jak mówi Tomek. Tak, zgadzam się. Zgadzam się z Dominikiem. Znaczy, dobrze się bawiłem. To nie jest tak, że się źle bawiłem, ale jest męcząca ta gra. Jest zdecydowanie za długa. Jakby ona nie ma historii, nie ma scenariusza, trwa na 14-16 godzin rozgrywki. No i to bardzo widać też, że ona w pewnym momencie, znaczy ona w ogóle rzadko kiedy mówi cokolwiek, jakby rozwija fabułę, tylko to jest tak, że tam właśnie musisz rozwalić 6-7 aren, żeby dostać kolejny bit fabularny, który tam posuwa trochę akcję do przodu. A jednak jest to bardzo gra oparta na takiej linearnej historii, właśnie tak jak film akcji, gdzie tam się dzieją się rzeczy i dowiadujesz się nowych rzeczy, spotykasz bohaterów, czy bohaterowie tam mają jakieś motywacje, o których się dowiadujesz i tak dalej, nie? Więc to tylko chciałem tutaj dopisać Domkowi, bo Domek mi zarzucał w prywatnej korespondencji, którą tu będę teraz ujawniał, że ja... Piszecie do siebie listy? Piszemy do siebie listy, tak. O. Normalnie ręcznie i wysyłamy pocztą. Dominik mi zarzucał, że ja go atakowałem za te 8 na 10 jego w recenzji i ja go trochę atakowałem w imieniu ludu właśnie, bo był taki konsensus, jak wyszła ta gra, że ona jest 10 na 10 rozdziału i tak dalej. A jak ją przeszedłem, to ja bym jeszcze bardziej, ja bym dał tej grze 7 na 10, jakbym ją miał oceniać, nie? Czyli właściwie to jest ledwo gra, tak? Tak, tak. Właściwie tak. Odpaliła mi się na PlayStation, więc te minimum nie daje. Tak, to jest gra, więc 7 na 10 jakby tak. Ludzik chodzi. Natomiast moje takie prawdziwe, co jest grane, to jest film Argentyna 1985, który to jest, był nominowany do Oscara za najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Razem z naszym IO oba te filmy nie dostały, bo dostało na zachodzie bez zmian. I który to jest dostępny na Amazonie. Jakbyście chcieli sobie obejrzeć, to na Amazonie ten film jest. Jest to taka historyczna opowieść na temat procesu, który się odbył w Argentynie w 1985 roku, który po upadku tam Argentyną co jakiś czas rządziła junta wojskowa i te różne hunty wojskowe, bo tam wojskowi też między sobą się bili, organizowali przewroty, odbierali sobie władzę nawzajem i tak dalej, co nie? I te hunty wojskowe, głównie w latach 70., ale wcześniej, jak już były takie bardzo niedemokratyczne i bardzo zamordystyczne, to napotkały na opór różnych organizacji takich antyrządowych, rewolucyjnych. Często to były to byli socjaliści albo komuniści, którzy czasami sięgali po jakąś przemoc. Znaczy, czasami coś tam wysadzili, czasami kogoś porwali i tak dalej. Mówię czasami i podkreślę to, że to jest czasami, ponieważ w zamian za to hunty organizowały regularny terror jakby na ludności cywilnej i jakby działaczach politycznych i tak dalej. I skala tych obu zjawisk jest jakby nieporównywalna. Co nie? Tam komuniści porywali, zabijali ludzi liczonych w jednostkach, może w dziesiątkach, a natomiast junta, czyli tam ci prawicowi wojskowi wspierani przez USA, mordowali dziesiątki tysięcy ludzi, co nie? Znikali ich, torturowali, kobiety były gwałcone, mężczyźni zresztą też byli gwałceni. Często nie znajdywano nigdy ciał. Tam szacuje się, że to minimum 30-40 tysięcy ofiar. Ta junta jakby, te hunty, bo to jest wiele hunt wojskowych, pochłonęło, co nie? No i po przegranej wojnie o Falklandy, po tym jak te rządy wojskowe się ostatecznie skompromitowały, w Argentynie dochodzi do demokratycznych wyborów, jakby zostaje osadzony demokratyczny rząd, ale to jest trochę tak jak w Polsce po 89 roku, to jest taki zgniły kompromis, że ta demokracja działa, bo ona działa na takiej zasadzie, że nie możecie nas ruszać, nas jako wojskowych. My nadal mamy bardzo dużą władzę, nadal jakby mamy mnóstwo wpływów i tak dalej i nie zostaniemy rozliczeni za te nasze zbrodnie i to, co zrobiliśmy. No ale jakby były bardzo silne naciski na to, żeby jednak tych wojskowych rozliczyć i w 85 roku właśnie dochodzi do takiego procesu tych generałów, który jest bardzo problematyczny, bo trzeba udowodnić tym generałom nie tylko, że dochodziło do
tych wszystkich porwań, morderstw i tak dalej, ale że oni o tym wiedzieli. Jakby, że na tym polegał, że na tym opierał się system władzy, co nie? Bo, no, po prostu linia obrony każdego z nich była taka, że nie wiedzieli. A jak już wiedzieli, to byli z tego dumni, bo robili to wszystko dla obrony państwa i tak dalej, co nie? Jest to bardzo dobry film. Jak taki dramat sądowy, bardzo realistyczny. Jeżeli lubicie dramaty sądowe, to tutaj jest właśnie... Głównym bohaterem jest prokurator, który taki posunięty trochę wieku, jakiś mniej więcej w 50, który jakby... To jest ważne, bo on jest umoczony też... Znaczy, był prokuratorem, co Iga, tak na nie patrzysz? No, że posunięty w wieku mniej więcej po 50. I tak no. Się... Dude, jesteśmy... Dosyć blisko 50 wszyscy. Jesteśmy posunięci w wieku, Iga. No. Tak. No, nie mów mi tego. Tak, ja w tym roku i w następnym będę chodził na 40, tak jak kiedyś chodziłem na 18. Ja już się godzę z tym, że jestem... To jest a thing, tak? Ludzie sobie robią 40 urodziny, no, tak, jakoś takiego 18? Tak, jest. Raczej tak bardziej się husznie obchodzi 40, tak. Więc to jest ważne, że on ma te 50 lat, bo on był prokuratorem również za rządów tych wojskowych. Nie? Więc on nie jest taką krystalicznie czystą postacią. On w swoim życiu też musiał kilka kompromisów moralnych zawrzeć. To mu jest w pewnym momencie wyciągane. A też z drugiej strony jakby on bardzo niechętnie podchodzi do tego procesu, bo zdaje sobie sprawę, jak potężna jest jeszcze to całe takie lobby wojskowe. I tam w zasadzie od pierwszej minuty wszyscy mu grożą śmiercią, naruszają strefę osobistą jego rodziny, dostaje jakieś listy z pogróżkami. No, każdy cały czas musi się bać o swoje życie, mimo że on bierze bardzo niechętnie tą sprawę. Ona mu zostaje przydzielona tak naprawdę na siłę, co nie? Ale bierze się do niej na porządnie, co nie? I tak jak mówię, jeżeli byście chcieli obejrzeć porządny, realistyczny dramat sądowy o tym, jak autentycznie wyglądają trudne politycznie sprawy i jak to się przeprowadza, jak się zbiera dowody, jak się przesłuchuje ofiary, jak się manipuluje też opinią publiczną, bo tam jedna i druga strona manipulowała opinią publiczną, bo właśnie z kolei generałowie jakby grali na takich patriotycznych bardzo emocjach, a prokuratora grała na takich ludzkich takich, że tam, że no... Tortury to nie jest patriotyzm, nie? Że mordowanie ludzi to nie jest sprawiedliwość i tak dalej. Ale też jakby takimi bardzo populistycznymi hasłami. Zresztą jest taki moment zwrotny w tym filmie, jak ta cała drużyna prokuratorska decyduje się w końcu zacząć rozmawiać z mediami i dzięki temu właśnie zacząć zdobywać poparcie opinii publicznej w tym procesie, nie? Bo jest mnóstwo, bo też w tamtych czasach mnóstwo ludzi w Argentynie cały czas uważało, że ci wojskowi no dobrze robili, co nie? Że tam trzeba było pomordować tych komunistów i tyle, a że przy okazji pomordowano trochę niewinnych ludzi, no to cóż, to co się dzieje, co nie? Natomiast jak bardzo polecam, jeżeli byście chcieli zobaczyć to super. To nie jest jakiś egzotyczny film, to jest taki normalnie główny nurt filmowy, jak oglądaliście jeden dramat sądowy, taki amerykański. Jack z Wojskowy Biuro Śledcze. Tak, to jest coś takiego, tylko... Law and Order. Tak, Law and Order to jest mało sądowy, tam raczej się na śledztwach skupiają. Tak, ale jest trochę sądowych też rzeczy. Ale raczej się kończą zazwyczaj te odcinki na postawieniu zarzutów, co nie? Tak. Co jest dosyć paradoksalne, bo tam często jeszcze się bardzo dużo rzeczy dzieje dalej, co nie, po postawieniu zarzutów. Ale tak, jakbyście... Tak robi ten serial. Tak, jakbyście chcieli obejrzeć taki realistyczny dramat sądowy, który fajnie gra na emocjach, jest świetnie zagrany, opowiada ciekawą historię, to bardzo polecam, to jest naprawdę rewelacyjny film. Aczkolwiek ja mam z tym filmem trochę taki problem, jak mam z psami, na przykład polskimi. Psy polskie to jest super film o pewnym momencie w naszej epoce, historii Polski, ale on jest bardzo hermetyczny i bardzo trudny do zrozumienia, jakby zakłada bardzo dużą wiedzę widza o tym, jak Polska wyglądała na przełomie lat 80. i 90. Te wszystkie żarty, to, że oni tam wynoszą SBK śpiewając Janek Wiśniewski padł. No. Tak, to, że mówią o paleniu dokumentów, to, że jest komisja weryfikacyjna prowadzona przez partię, która się nazywa Chrześcijańska Unia Jedności, to, że on mówi do przewodniczącego tej komisji, że czasy się zmieniają, a pan zawsze w komisjach, to są takie hermetyczne dowcipy, które my rozumiemy, bo żyjemy w tym kraju, znamy jego historię i wiemy, o co chodzi w tym, ale wydaje mi się, że taki widz niepolskojęzyczny, który nie wychował się w Polsce, może mieć problem z ich zrozumieniem, bo one nie są w ogóle wyjaśniane, nie? I trochę tak samo jest z tym Argentyna 1985. Tam bardzo dużo
trzeba wiedzieć na temat tego, co się wydarzyło. Ja miałem to szczęście, czytałem dopiero co tą książkę o historii futbolu w Argentynie i tam był duży taki wątek właśnie historyczno-społeczny, tłumaczący kontekst cały tego futbolu argentyńskiego, więc mniej więcej kojarzyłem, ale to jest film, który jest tak oderwany w ogóle od tłumaczenia faktów, że jak się kończy ten film, to wprost tam, nawet jak podają te napisy końcowe, co się dzieje dalej z bohaterami, to nie mówią do końca, co się dzieje dalej z tymi generałami, co nie? Bo to nie było takie proste. To nie było tak, że oni dostali sprawiedliwość i naraz, co nie? To nigdy nie jest takie proste wobec bardzo, bardzo potężnych, bogatych ludzi. Wydaje mi się, że jeżeli naprawdę chcecie to obejrzeć, to przynajmniej przeczytajcie hasło na Wikipedii najpierw, co nie? O tych procesach, o tym, jaki był ich kontekst, jak one się skończyły tak naprawdę, te kilka lat po wyrokach, co tam się wydarzyło. Nie wiem, czy mogę spoilerować, czy nie. To jest historia ogólna. Nie, Dunkierka pokazała nam, że nie możemy jakby mówić o rzeczach, które się stały w jasny sposób. No właśnie, więc nie wiem, czy mogę spoilerować, czy nie. W każdym razie istnieje takie zjawisko jak amnestia, jakby istnieje taki mechanizm jak amnestia. Mm-hmm. Być może on został wykorzystany później przez jakiegoś polityka, nie? Ale bardzo polecam. Tylko radziłbym ze znajomością kontekstu, jakąś taką bardzo minimalną, no bo mówię, ja też nie jestem ekspertem od historii w Argentynie, tam przeczytałem jedną książkę o futbolu, co nie? Ale to już mi wystarczyło, żebym zauważył, że kurde, oni wielu rzeczy nie mówią, że zakładają, że wiele rzeczy po prostu widz wie i tyle, no. Dominiku, co tam się u ciebie dzieje w Game Passowym świadku? Game Passowym świadkiem wstrząsnęła informacja, którą podał serwis The Verge. Taka mianowicie, że Microsoft rezygnuje z jednodolarowego, czyli w Polsce 4-złotowego okresu próbnego Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass, który był dostępny dla nowych użytkowników, ale niektórzy tak robili na przykład, że powiedzmy brali tego Game Passa i później korzystali miesiąc, nie korzystali parę miesięcy i później znowu mogli wziąć, więc to nie było tak, że tylko raz można było, ale jak się zakładało... Ja jak potwierdzam, się tak. No właśnie chciałam powiedzieć, jak gdyby tylko ktoś w tym podcaście tak robił. Nie? Znam ludzi, którzy tak robią. Microsoft poinformował głosem głowy, czy co to jest za głowa? Głowa globalnej komunikacji Xboxa, pani Kari Perez, powiedziała, że zatrzymują, w sensie przestają oferować te oferty dla nowych, wprowadzające oferty do Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass i aktualnie zastanawiają się nad innymi promocjami marketingowymi dla nowych klientów w przyszłości. Tomek w mailu, który przygotował na ten odcinek, jak to zazwyczaj robi, tak uszczknę rąbka tajemnicy, uchylę, nie uszczknę rąbka tajemnicy, polecił mi przeszukanie Reddita. Specjalnie w tym celu wszedłem na Reddita, na subreddita Xboxa i psa z kulawą nogą. Ta informacja nie interesuje generalnie. To znaczy tak, inaczej. Bo ja prosiłem Dominika, żeby jakieś interpretacje tego ruchu, czy jakieś nowe strategie będą, czy coś, ale widzę, że... Znaczy ja mam interpretację, która też pojawia się w artykule The Verge, a o niej za chwilę, natomiast moja prywatna ocena i też patrząc na komentarze, ten news wywołał raczej mało komentarzy w zagranicznym internecie. Wydaje mi się, że Game Pass jest generalnie postrzegany, jeżeli są jakieś zarzuty do Game Passa, to raczej one nie dotyczą ceny, on jest raczej postrzegany jako dobry deal, po prostu w swojej nawet standardowej cenie i jakby nie ma takiego poczucia, że ta usługa jest za droga i ten $1 to była jakaś droga, żeby zwalczyć tą jego zaporową cenę. Byli ludzie, którzy z tego korzystali, jasne, i nie chcę tutaj mówić, że tam w Polsce ich było więcej, czy ten, bo to tam jest takie gadanie, ale no raczej nie jest to coś, co jakoś wstrząsnęło świadkiem graczy, co wydaje mi się, że jest spoko. Natomiast interpretacja, dlaczego to Microsoft robi, wydaje mi się, że mi to, co przyszło natychmiast do głowy i co też The Verge zwraca uwagę, to jest Microsoft tak się mizia
z prowadzeniem tego planu rodzinnego. I ten plan rodzinny to jest bardzo uczciwy plan rodzinny, bo on się nazywa Friends and Family, więc oni nawet tam nie ściemniają, że to jest dla rodziny i ten... Jakby mama... Wszyscy wiedzą, że dzielimy te wszystkie tak, spośród dokładnie. Subskrypcji, dokładnie, jakby łącznie bardzo z mi się podoba, bardzo mi się podoba, że oni uczciwie nazywają to Friends and Family. Do 5 osób aktualnie cena pilotażowa tego programu, bo jest dostępny tylko w kilku regionach. Może przeczytam, jakie to są regiony. Kolumbia, Chile, Węgry, Irlandia, Izrael, Nowa Zelandia, RPA i Szwecja. Aktualnie. Natomiast, no... Mówiłeś o cenie. Wiadomo, tylko. Że... Tak, a o cenie aktualnie jest to 22 euro na miesiąc na 5 osób. A ile jest normalny Game Pass? 50 zł za Ultimate. Jest jakieś 52 zł za Ultimate, jak kupujesz. Czyli 10 dolarów normalnie. Tak jakoś. Jakoś 10 dolarów, tak. No trochę, 12 powiedzmy. Czyli to wychodzi jakieś 20 zł. Wychodzi o ponad połowę taniej na głowę w tym planie Friends and Family. Więc no to jest... To będzie bardzo dobry deal, jak to będzie. Już do mnie Radek Krzyż pisał, że jak będziemy zakładać rodzinę, to on chce do niej, więc... Bo tak. I myślę, że w tym kierunku przede wszystkim będzie szła teraz promocja Microsoftu. Jak to im się opłaca, żeby oferować taki plan? Pewnie to jakoś sobie policzyli. No skoro wszystkie takie serwisy praktycznie oferują taką możliwość i żadne nie sprawdzają tak naprawdę, czy jesteś faktycznie rodziną, czy nie. Jeszcze w ogóle to, jak Apple'owski ten Apple One, jak działa, to jest w ogóle jakaś magia, bo on normalnie do konta udostępniasz ludziom, nawet nie muszą się logować do twojego profilu, tylko ja udostępniam Tomkowi, on na swoim Apple ID wchodzi i tam może oglądać te seriale, filmy i nikt tego nie sprawdza, więc przypuszczam, że idea jest taka, znaczy w sensie no, nikogo to nie interesuje, czy to jest naprawdę rodzina, czy nie. Nie, no oczywiście, że nie. I że prawdopodobnie oni liczą na to, że ludzie, którzy by nie wzięli tego Game Passa, się będą łączyć teraz w paczki i go brali. Jakoś tam im się to opłaca. Poza tym Game Pass jest taką trochę tajemnicą Poliszynela, że celem tej usługi, jakby ona się monetyzuje nie tylko na subskrypcjach. Ona się monetyzuje dosyć mocno na DLC i na wszelkich w ogóle zakupach w aplikacjach, bo Microsoft nie udostępnia od tych wszystkich gier, nawet które są ich własne na dzień premiery w subskrypcji, to wszelkie dodatki są płatne, musisz za nie zapłacić, więc jakby idea jest taka, że jeżeli dostatecznie szeroko tą sieć zarzucisz i dostatecznie dużo graczy złapiesz, to jakaś ich część kupi te DLC, kupi nie byłoby te też, zakupy. Nie byłoby też wielkim zaskoczeniem, jakby Microsoft, który ma wszystkie pieniądze tego świata praktycznie, jakby bardzo długo mógł sobie pozwolić na straty, co nie? Jakby jest to dosyć znana współcześnie i chyba nie tylko współcześnie praktyka biznesowa, żeby bardzo długo dorzucać do danego biznesu po to, żeby przejąć bardzo duży segment rynku i wtedy już tak. Jak z takiej silnej pozycji zacząć na nim sensownie zarabiać. Przecież Uber tak robił, Spotify tak robił i jakby no... Tak, ale chciałam też powiedzieć, że mamy też informacje, pewne informacje wynikające z tej sprawy, która teraz się toczy o kupno Activision Blizzard, że Microsoft, tak samo jak Sony, właściwie nic nie zarabiają na niczym. Właściwie nigdy w życiu nie widzieli pieniędzy. To w ogóle jest bardzo charakterystyczne dla bardzo bogatych korporacji i bardzo bogatych ludzi, że oni bardzo biednie żyją, tak jak na to oni spojrzysz. Oni w ogóle nigdy... Oni w zasadzie mają tylko długi. Tak, ja nie wiem, co, jakby mi już jest trochę przykro to czytając, ja się zastanawiam, czy na przykład nie zacząć płacić trochę tam dla tych ludzi, którzy są w tym Microsoftie i tym samym, bo są tacy biedni teraz. Co do Microsoftu, to od czasu Satya Nadella, nie wiem ile on lat już jest tym CEO, ale długo, on jakby to, jaką on zmianę w stosunku do poprzedniego kierownictwa Microsoftu wprowadził, to że Microsoft jako cała korporacja staje się bardzo nastawiona na usługi, na świadczenie usług i na takie abonamenty, na takie usługi trwające. Cały Office jest tak przecież teraz zrobiony, Windows idzie w tą stronę, te wszystkie ich Azure, cloudy, jakby to już nie jest firma software'owa, to jest firma świadcząca właśnie subskrypcyjne usługi tak naprawdę. Jakby w tą stronę to idzie, więc przypuszczam, że oni ciągle chcą, tak jak powiedział Tomek, że im zależy po prostu na zagarnianiu jak największej liczby użytkowników, żeby zasiorbać do tego ekosystemu jak największe grono użytkowników i potem można z nimi robić różne rzeczy. Ja nie,
ja nie do końca jestem takim... Znaczy, pewnie w końcu oni podniosą tą cenę, bo tam wszystko idzie w górę i tak dalej, nie? Ale wydaje mi się, że to nawet nie o to chodzi. Jakby nie, nawet być może nie muszą, bo jeżeli tego Game Passa, jeżeli dostatecznie masa krytyczna zostanie przekroczona, to jakby to nie jest tak, że ten koszt związany z prowadzeniem Game Passa jest, on jakby jest proporcjonalny do liczby użytkowników. On nagle bez zwiększania ceny, jeżeli się liczba abonentów zwiększy 3 razy, to tam oni będą pływać w forcie tak czy inaczej, nie? I kwestia jak to zrobić, żeby to się jakoś sensownie przeliczało, nie? Przypuszczam, że ten próg taki, że musisz mieć 5 znajomych, no to tam no musisz mieć 5 znajomych. No być może nie każdy ma 5 znajomych. Na nie przykład wiem. Ja. Ale jest Radek Krzysz, jakby co, więc musisz tylko 4 mieć. A teraz ja dostaję jest... Radka, tak? Radek jest na wolnym rynku dostępny. No właśnie, jakby ja, Dominik, twój Tomek, Mielu, wiemy, że go znasz. I jeszcze Radek, czy już masz 5 znajomych? Radek Krzysz to jest taki wildcard, taki wiesz, jak nie masz... No, on przed chwilą chciał być z tobą w rodzinie, a teraz po prostu go wyrzuciłeś do mnie. Wydaje mi się, że on chce być w jakiejś rodzinie, jakby wydaje mi się, że tam mu lata koło fujary. Jaka to będzie rodzina, czy moja, czy twoja. Chcę mieć Game Passa za 20 zł prawdopodobnie po prostu. Ja też chcę być w tej rodzinie, jakby Game Passu za 20 zł, jak najbardziej. Chcesz być tak samo jak Radek? Chcesz być z Radkiem, czy na przykład do Dominika, czy u mnie? Jak byś wolał to? Znaczy, ja myślałem, że wy weekendowo jesteście... u Dominika, w tygodniu u mnie. Ja no, myślałem, wiesz, że wy jesteście jakby tutaj mamą i tatą tej rodziny. Nie no, Dominik ewidentnie powiedział, że mam sobie wziąć Radka do mojej rodziny, więc nie, są... powiedziałem, nie, jakby rodzice nie, wciąż tak, się kochają, do swojego Tomek. Mieszkania, chodzi... po prostu na weekend wyjść Radka. No właśnie mówię, że wciąż się kochamy, Tomek, po prostu ja i Dominik musimy teraz trochę czasu spędzić osobno. Nie. Ja tylko powiedziałem, że Radek jest jakby dostępny jako opcja dla każdego. Jakby wystawił swoją kandydaturę na wolnym rynku i kto go zagarnie albo przyjmie, to będzie go miał, że tak powiem. Tak. I no, mówię, myślę, że spoko będzie. Dominiku, co jest grane u ciebie? Ojejku. Na początku chciałem powiedzieć tylko a propos spoilerów, bo mi się przypomniało, że nie będę o tej grze mówił, bo wiele razy już o niej mówiłem, ale skończyłem w ostatnich dniach Indiana Jones and the Fate of Atlantis po raz kolejny i klikałem sobie po instrukcji do tej gry, która jest udostępniona na Steamie i urzekło mnie, jak kiedyś w instrukcjach do gier, ja o tym zapomniałem, ale faktycznie tak było, oni opisując na przykład sterowanie, opisują wszystkie minigierki, jakie są w tej grze. I jakby totalnie, tam będziesz łodzią spod wodą kierował, będziesz samochodem jeździł, będziesz tym tam i opisują, jak tym sterować. Albo piszą graczowi, że w tej grze będzie moment, kiedy będziesz podejmował decyzję, przez którą ta gra się rozwidli na 3 ścieżki. Radzimy, żebyś w tym momencie zapisał sobie grę, że móc się później cofnąć i sobie to prześnie. Jakby dzisiaj coś takiego graczom zrobili, to by kurna taki jęk był, że twórcy spoilują grę w instrukcji, że kurna by graczom dupy popękały. Uważam, że to jest bardzo fajne i bardzo dużym szacunkiem do gracza jest ta instrukcja zrobiona. Tak właśnie dokładnie mu opisuje, co w tej grze jest, co może w niej robić, na co musi zwrócić uwagę, jak powinien w nią grać, bez takiego kurna strachu, że nie wiem, że coś komuś zepsuje zabawę, bo się dowie, że są 3 możliwe przejścia. No to moje, co jest grane, było dobrym przykładem tego, jak się zmieniły czasy. Ja nie wiem, czy mogę zaspoilerować wyrok w historycznym procesie sprzed 40 lat. Tak, no dokładnie. Więc tak tego chciałem wspomnieć, że urocza jest ta instrukcja. A grałem w ostatnim tygodniu i teraz to będzie taki public service announcement. Dzieci, nie próbujcie tego w domu, nie polecam. Grałem w Cywilizację 6, która pojawiła się jakiś czas temu na Game Passie, wersja xboxowa i pecetowa, grałem na xboxie. I stwierdziłem tak, no dobra, lubię grać w Cywilizację, wiem jak to się dla mnie kończyło, ale był jakiś chyba wtorek wieczorem, tam 19:20. Odpalę, włączę, tam zobaczę jak się gra w Cywilizację na xboxie, nie grałem nigdy w 6. I no i oczywiście mogłem się spodziewać, że skończy się to dla mnie tak, jak się dla mnie kończy zawsze granie w Cywilizację. To znaczy, i to jest tak, że włączyłem, była 20 i tak gram i tam okej, no tam Cywilizacja, spoko, tam pogram godzinkę i tyle, czy dwie i tam pójdę coś innego robić. I miałem takie, totalnie taką jazdę,
taką narkotyczną praktycznie. To znaczy, im dłużej grałem, tym szybciej mi czas płynął. Jakby nagle była 20, później była 21, później jak spojrzałem na zegarek, to była pierwsza w nocy, później była nagle czwarta z jakiegoś powodu. I grałem to w do 5, poszedłem spać o 5, wstałem tam o 10 rano do pracy i kolejne moje kilka dni tak wyglądało, że siadałem po pracy do grania, grałem do rana, spałem kilka godzin, trwało to ku na tydzień, zrobiłem przez ten tydzień 30 godzin w tej grze. Jedną kampanię przeszedłem, bo ja zawsze biorę w tej grze największą mapę, najdłuższy czas tury, żeby mieć to wrażenie faktycznie, że tego czasu, który trwa w tej grze, bo na tym normalnym czasie, jak tak szybko przeskakują ci te epoki, to jakby nie czuję wagi tego, tej cywilizacji. To ja muszę mieć na tym najwyższym tym. I autentycznie, kurde, ja nie wiem, co te gry robią z moim mózgiem, bo ja nawet nie jestem jakimś fanem cywilizacji. Nie jest tak, że ja jakoś super lubię te gry, ale jak zaczynam w to grać, to tak kurna z tymi śrubkami w głowie, czy tam z tymi sznureczkami pociąga, że, no, że autentycznie ja po prostu nie wiem, co się dzieje ze mną i mogę przestać po prostu. Ale teraz parę słów o samej grze, żeby tak nie tylko ten... Bo może ja mam po prostu coś z głową, może wy, jeżeli próbowaliście kiedyś cywilizację i umiecie ją stosować odpowiedzialnie, ja najwyraźniej po prostu nie umiem stosować odpowiedzialnie cywilizacji, to może tam, jeżeli znacie siebie na tyle i możecie sobie zaufać w tym temacie, to kilka rzeczy, które mi się, ja mówię, nie grałem wcześniej w szóstkę, co mi się super podobało. Pierwsza rzecz, która mi się super podobała, to to, że to może mniej, że ta gra jest teraz na heksach, bo tam czy jest na heksach, czy jest na kwadratach, czy na czymkolwiek, to tam to za różnica. Natomiast to, co wprowadzili, to że na takim jednym heksie może stać tylko jedna jednostka. Znaczy czasami dwie, tam jedna bojowa, jedna wsparcia, albo tam może stać, nie wiem, settler i wojownik, tak? Tam ten. Ale generalnie na przykład bojowa jednostka tylko jedna. Co sprawia, że ma się dużo mniej w ogóle jednostek w tej grze, dużo mniej ich produkuje, one się dużo dłużej robią i te twoje armie nie wyglądają tak jak w starych cywilizacjach, że pod koniec gry to już nie ogarniasz, po prostu tyle masz tych ludzików, które tam ważą po tej mapie, że już po prostu tracisz w ogóle rachubę, jakich masz, gdzie i po co. Tylko właśnie raczej jest skoncentrowana na to, żeby mieć tych ludzików mało. Do tego stopnia nawet, że jak ci się ich robi więcej, to masz taką opcję łączenia, że jak masz tam dwa... tych, nie wiem, samochodziki, to możesz je połączyć i zrobić jeden mocniejszy samochodzik z tych dwóch słabszych samochodzików. Wiemy, jest ogólnie. Masz typa z dzidą i drugiego typa z dzidą, więc łączysz ich w większego typa z dzidą, nie? Tak. Więc generalnie te, jak pod koniec gry już tak nawet miałem tam cały kontynent wielkiej białej Polski pod władzą królowej Jadwigi, która swoją drogą... Ona przynosi pisanki chyba, nie? Nie wiem, ale jak się cud, gra... Świata, coś to co jest fajne, jak się gra, każdy lider, każdy dowódca mówi w swoim języku, więc jak grałem tam... Ja grałem po angielsku, bo tak mam ustawionego Xboxa, nawet nie wiem, czy to gra ma polską wersję, ale jak spotkałem Jadwigę, to do mnie zaczęła po polsku gadać i od razu tam do mnie, że tak naprawdę jestem królem, ha, 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 nie wiedziałeś tego, ale jestem królem, a tam hola, 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 Jadwigo, tam to ty dzwonisz, ja w ogóle nie pytałem o to, ale spoko, nie? No, ale ja później grałem jako ta Jadwiga, bo na początku wziąłem losową jakąś nację, zacząłem grać Chińczykami, potem stwierdziłem, że nie chcę grać Chińczykami i zacząłem od początku Polską. I mówię, jak już pod koniec miałem tam cały kontynent zajęty, to ale czy oni, zaczekaj, czy oni po angielsku też tak podkreślają właśnie, że ona jest męskim królem? Ona mówi po polsku w ogóle. Aha. Każdy dowódca mówi w swoim języku. A nie ma tam Chińczyk podpisów angielskich na przykład? Są angielskie odpisy i w angielsku, no jest to przetłumaczone na angielski normalnie, tak, że podkreśla to, że jest królem. No i mówię, pod koniec, jak już miałem to cały kontynent, to nawet w tym całym kontynencie miałem tam, no nie wiem, tam 10 powiedzmy tych ludzików na całym tym kontynencie i to była moja cała armia, którą wyprodukowałem, a robiłem dużo wojska, bo w ogóle bardzo militarnie. Z jakiegoś powodu, bo dlatego, że ja chciałem być bardzo pokojowy, ale na początku gry, kurna, jacyś pieprzeni Amerykanie mi wypowiedzieli wojnę, totalnie bez powodu. To jest klasyczna średniowieczna wojna amerykańsko-polska, jakby. Tak, dokładnie. I Amerykanie mnie tam cisnęli, ledwo się z tej wojny wybroniłem, ale jak się z niej wybroniłem, przyszedłem do kontrofensywy, zająłem im 2-3 miasta, oni mnie strasznie prosili o pokój, więc w końcu się zgodziłem. Pamiętam, jak Polska zajęła Waszyngton. Ale jacy to Amerykanie się zaatakowali? Rdzenni Amerykanie, czy już europejscy jakby Amerykanie? Nie, no, już... europejscy Amerykanie. I później stwierdziłem, że no,
jasne, no to oni bez powodu zaatakowali, no to nie posłałem na to, to będę się mścił, więc tam pknąłem swoją zemstę. To jest w ogóle najgorsze, jak po tej 11 czy 12 w nocy coś się takiego wydarzy i ja mówię, nie, teraz będę knuł zemstę na najbliższe 300 lat, żeby przejść do kontrofensywy. No i z tego powodu... Ale to jest bardzo ładna taka ilustracja takiego, takiego mechanizmu, że jak to jest, że są narody się nie lubią, nie? Że Polacy i Niemcy się nie lubią, przecież tak... Jakby koniec końców to jesteśmy taką grupą jednostek, która nie ma jakiejś takiej historycznej pamięci, co nie, ale jest nad nami jakiś taki właśnie taki mózg, taki narodowy, co nie. Teraz będziemy 300 lat tych Polaków jechali, co nie? Tak, taką zemstę no teraz. Dokładnie się go miałem. I swoją drogą, to co mi się też bardzo podobało, nie pamiętam czy to było w poprzednich cywilizacjach, ale bardzo jest ta gra nastawiona na... Jeżeli atakujesz innych bez powodu, to dostajesz taki status, że jesteś warmonger i on ci tak naprawdę nigdy nie schodzi później, więc wszyscy cię nie lubią. A dodatkowo on się zwiększa, tak naprawdę jak zajmujesz miasta w trakcie wojny, nie? To pamiętam, że w starych cywilizacjach przynajmniej, jak zdołałeś w trakcie wojny miasto, to jak tą wojnę skończyłeś, to miasto było już twoje. Bo tak. To tutaj jest tak, że jak te miasta zajmujesz, to one są zajęte na czas wojny i jak negocjujesz pokój, to dopiero to, czy ty te miasta faktycznie przejmiesz pod swoje rządy, jest w warunkach tego pokoju. Oni jakby, teoretycznie idea jest taka, że te miasta do nich wrócą po tej wojnie, że ty je zajmujesz tylko na czas wojny, żeby im zablokować. Czy miałeś Gdańsk? Miałem Gdańsk, tak, nawet nad morzem mi się zrobił Gdańsk. Tak, bo nie zmieniłem na sposób, akceptowałem takie, jak gra mi I sama. I był twój Gdańsk, tak, polski. Gdańsk był mój polski i również był polski Waszyngton, Nowy Jork. jeszcze tych miast jeszcze nie odzyskaliśmy, ale soon. Więc ja w ogóle grałem, trochę zrobiłem błąd, bo grałem na... mówię, dawno nie grałem w cywilizację, nie grałem wszystkie nigdy, więc wziąłem sobie ten poziom trudności o jeden niżej od domyślnego. Tam w cywilizacji z tych poziomów trudności w ogóle jest 10, więc widziałem, że wezmę sobie tam oczko niżej od najniższego, od jakby normala. I było zdecydowanie za łatwo. Na początku troszkę musiałem kombinować, a później już tak dominowałem, że w ogóle nikt mi nie mógł fiknąć. Więc tego trochę żałowałem. Ale tak, mówię, to co mi się podoba, jakby wracając do meritum, do samej gry, to, że się ma mało jednostek, że ten, i że to, że jakby czuć w tej grze wagę wojny, że to nie jest tak właśnie, że przesuwasz sobie ludziki, zajmujesz miasto i mówisz, okej, teraz to miasto będzie moje. Że nawet jeżeli wynegocjujesz, jakby ten twój oponent w wojnie zgodzi się na to, żeby w warunkach pokoju to miasto przyszło na twoją stronę, to dostajesz bardzo duże ten status warmonger. Jeżeli jakby po wojnie zajmujesz czyjeś miasto, jesteś okupantem, to od razu wszyscy się nie lubią za to. Jakby jesteś bardzo, masz bardzo złe notowania u innych nacji. To, co jeszcze jest w tej grze super dziwne, ona ma strasznie dziwny... Jak zawsze w cywilizacjach były te różne warunki zwycięstwa. Czasem możesz mieć zwycięstwo militarne, kulturowe, religijne. Wyścig kosmiczny, religijne, kulturowe. I właśnie zwycięstwo kulturowe jest... Powiem wam historię mojego... Bo generalnie moja cała przygoda, moja cała tam 2000-3000-letnia historia Wielkiej Polski Białej skończyła się zwycięstwem kulturowym. A skończyła się zwycięstwem kulturowym dlatego, że jakby ja w ogóle... Każdy na ziemi był już Polakiem. Jak patrzyłem na ten ekran zwycięstwa kulturowego, to mi tam z 10 minut zajęło zrozumienie, o co w nim chodzi. Generalnie to jest coś takiego, że każdy kraj ma pewną liczbę turystów wewnętrznych, czyli jakby ludzi, którzy... No, że na przykład ja z Wrocławia jadę do Krakowa. Tak, dokładnie. Nie jest jakby turystów, zewnątrz, no. Ludzi, którzy jakby... Tak, turystów wewnętrznych. To nie jest turystyka, Iga, to jest masochizm. I zwycięstwo kulturowe to jest wtedy, turystyka. Zwycięstwo to jest kulturowe jest wtedy, turystyka. Kiedy liczba zewnętrznych turystów w twoim mieście, w twoim państwie jest większa niż liczba wewnętrznych turystów w każdym innym kraju. Czyli tak naprawdę, jeżeli twoja liczba wewnętrznych turystów jest większa niż liczba zewnętrznych, jeżeli twoja liczba zewnętrznych turystów jest większa niż największa liczba wewnętrznych turystów spośród wszystkich krajów. No chodzi po prostu o to, żeby każdy ludzik w tym mieście wolał jechać do Polski niż zwiedzić jakiekolwiek inne miasto w kraju, w którym generalnie chodzi o to, że na przykład, nie wiem, że Polska ma, nie wiem, 500 turystów z innych krajów, tak? A na przykład, nie wiem, Stany Zjednoczone mają 200 turystów wewnętrznych. Tam Hiszpania ma 300 turystów wewnętrznych, a Japonia ma
700 turystów wewnętrznych. To skoro Japonia jeszcze ma 700, a ja mam 500 zewnętrznych, to jeszcze nie wygrywam kulturowo. Ale jeżeli ja będę miał zewnętrznych więcej niż Japonia, która ma najwięcej wewnętrznych, to wygrywam kulturowo. I teraz tak, ja chciałem wygrać przez wyścig, no, rozbiłem sobie podboje i tak dalej, żeby się tam bić, ale chciałem wygrać przez wyścig kosmiczny. I byłem już tam, nie wiem, 4 tury czy 5 od zbudowania tego... Wygranie przez wyścig kosmiczny nigdy się nie udaje. Rosjanie wygrali wyścig kosmiczny, a i tak nie wygrali. przez tam 5 tur, tam budujesz te elementy statku na Marsa. Nie, przepraszam, muszę. Elementy statku na Marsa. I tam budowałem ten ostatni element, ale stwierdziłem, że tam nazbierałem arsenał broni termonuklearnej. Więc stwierdziłem, że tak for shits and giggles, jak skoro zrobiłem cały swój kontynent, to zbuduję tam 8 czy 9 łodzi tych atomowych, podwodnych i tam znukuję największe państwo na drugim kontynencie, bo chcę zobaczyć, jak to będzie. For shits and giggles, tak? Czekaj, podkreślmy to jeszcze raz, dlaczego chciałeś to zrobić, proszę. Jak spuszczę 9 bomb termonuklearnych na chyba Grecję. All shit były dla tych, którzy zostali zadowoleni, a giggles były dla Dominika. Więc spuściłem te bomby termonuklearne, niszcząc praktycznie tam, oni mieli, nie wiem, 8 czy 10 dużych miast, to praktycznie te wszystkie 8-10 miast wyzerowałem tam, więc tam wymordowałem pewnie tam, nie wiem. Wszystkich turystów wewnętrznych i zewnętrznych ogólnie. A później wygrałem turystyki. Tak, dokładnie, wymordowałem wszystkich ludzi, przez co wygrałem kulturowo. I tam potem, jak wszystkich już znokowałem, bo zabijałem wszystkich turystów wewnętrznych, to dostałem ekran, że zwycięstwo kulturowe. Moja kultura. Tak, właśnie, jak ja się zapytałem na początku tego monologu, czy wszyscy już na świecie byli Polakami, to miałem raczej na myśli, że ich inkorporowałeś do Wielkiej Polski, a nie, że wyrżnąłeś wszystkich dookoła. Wyrżnąłem wszystkich, znaczy nie wszystkich nawet, tylko po prostu wystarczy, że wyrżnąłem to największe państwo. I które miało najwięcej tych turystów wewnętrznych. I wtedy ta moja liczba... To są naprawdę ekstremalne środki, jakby, żeby być najbardziej turystycznym państwem, nie? Jakby... Więc to mnie super rozwaliło. Nie tylko ale ciebie. Tak, ale to było dobre, że tam taki, wiesz, taki, nie wiem, Bali na przykład, co nie, jest zbyt turystyczne, co nie. Musimy spuścić atomówkę na nich, żeby więcej ludzi jeździło do Krakowa. Na Wawel. Bardzo tak... To, co mi się w ogóle... wydaje mi się, że trochę, tak jak sobie googlałem o tej grze, jak w nią grałem, trochę było zarzutów od takich ultrasów cywilizacji, że jakby ona jest krokiem wstecz w stosunku znane do piątki. Znane bojówki cywilizacyjne, no. Tak, tak. Że jest krokiem wstecz w stosunku do piątki i być może jest, bo tam, nie wiem, może ma mniejsze w cudzysłowie możliwości. Natomiast mi się super podobało to, jaka ona jest ogarnialna w cudzysłowie. To znaczy, jak faktycznie nawet na tym bardzo dalekim etapie gry, kiedy miałem tych miast tam, nie wiem, 30, to jasne, tam miałem dużo roboty z wybieraniem, ale ona jest bardzo taka, bardzo czytelna, bardzo widzisz cały czas, nawet jak już tam masz tą wielką cywilizację, jest koniec gry, nie masz takiego wrażenia, wiem, ja miałem zawsze taki moment pod koniec, że jakby wypada z rąk ta gra, że już ty nie wiesz zupełnie, przestajesz panować nad tym, co się nie dzieje. Tu nie miałem czegoś takiego. Co jest jeszcze bardzo fajne, to, że zmieni to, jak się buduje miasta. Znaczy, przez to, że ta gra jest na heksach, to też to miasto twoje nie jest ograniczone tylko do tego jednego pola, gdzie jest miasto, tylko ono się jakby rośnie wszerz. Jakby budujesz mu dzielnicę, jakby widzisz, że to miasto się rozrasta. Więc w pewnym momencie te strefy miejskie faktycznie widać, że ta twoja cywilizacja to nie jest tam miasto i wszędzie lasy dookoła, tylko że po prostu są faktycznie wielkie miasta, tak? Więc jest jakaś tam satysfakcja z tego i jakoś tam to czuć, widać, że ta zabudowa miejska się rozwija. I ja mówię, mi się w tą grę... trudno mi jest powiedzieć, czy się w nią super grało. Jakby straciłem na nią 30 godzin przez tydzień. Jeżeli nie macie nic do roboty w życiu, albo mówię, umiecie się kontrolować lepiej niż ja, to I guess polecam. Nie wiem, czy mogę cokolwiek nowego powiedzieć o cywilizacji. Tak jakby ta seria ma to już dosyć ugruntowaną pozycję na rynku gier wideo i dosyć taką unikatową. To jest jakby... No, ja jeszcze pamiętam, jak Kazimierz Kaczor w dwójce w jakimś tam programie Escape, czy czymś takim, czy innym, opowiadał o cywilizacji tam jeden czy dwa. I tak by jest to jakoś tam na firmamencie, nieboskłonie. Swoją drogą, z Indiana Jonesa, dowiedziałem się, że Plejada to jest określenie na zbiór gwiazd. Tak. Bardzo konkretny. Tak, 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 tak. Bo jest swoją drogą super zagadka. Ale dobra, nie miałem mówić o Indiana Jonesie, więc nie będę mówił o Indiana Jonesie. Cywilizacja, no.
Więc dzieci tylko pod kontrolą rodziców, poradźcie się lekarza, czy możecie, jeżeli macie problemy z uzależnieniami, to być może taki mózg podatny na uzależnienia, to być może to nie jest najlepszy pomysł. Ale a powiedz tak, mi, ale Dominik, ludzie piszą tutaj w czasie rzeczywistym, kiedy nagrywamy ten, i piszą tutaj tak, Crusader Kings czy Cywilizacja? Zależy. Crusader Kings jednak jest świeższe. Jest Cywilizacja to ciągle Cywilizacja. Jakby ona ma fajne zmiany i one moim zdaniem są na korzyść tej gry, ale to jest ciągle ta sama gra. Ona się fundamentalnie nie zmieniła. To jest ciągle ta sama gra z tymi samymi problemami. To jest ciągle gra, która... na przykład jest coś takiego, że nawet jeżeli chcesz grać super pokojowo, to ja pod sam koniec gry, ja byłem cały czas, ostatnie państwo, które mi lubiło, to była Rosja. gdyż Rosji nie obchodzi, że bijesz się z nimi. Bardzo bo źle im, grałeś, to Dominik. Potępiamy. Bo Rosja jako jedyna... Nawet nie to ludobójstwo, żebyś wygrał turystyczne, nie? Tak, ale jak, Jesus Christ. Tak jak mówiłem przy okazji Resident Evil 4, jakby gram w pewnym kontekście historycznym. Ty w tym kontekście historycznym też grasz, zbombardowałeś kurde na Waszyngton, a przyjaźniłeś się z Rosjanami. Jakby to dostatecznie dużo mówi o moim stylu rządzenia, że tylko Rosja była moim przyjacielem już, bo tylko mi nie przeszkadzało, że jestem warmonger. Ale pod koniec gry, jak już zaczynasz zbliżać się do zwycięstwa, to dostajesz minusy jakby do ich sympatii i faktycznie jak spojrzysz, to masz taką rozpiskę, jakby za co ci lubią, co ci nie lubią. I tam jest, boją się ciebie, bo wygrywasz. Jakby to są stosunki międzynarodowe według gry Cywilizacja. To znaczy, jak ci za dobrze idzie, nawet gdybym nikogo nie atakował, to jak się zbliżam do któregoś ze zwycięstw, to inne nacje mnie po prostu przestają lubić, nawet jak byliśmy wiele set lat sojusznikami, tak jak ja i Rosja. To przestają mi lubić, bo wygrywam. Więc no, to jest taka ciągle... Bardzo adekwatny do współczesnej Rosji, co nie? A Crusader Kings jest grą dużo ciekawszą, no, bo to jest gra właśnie taka bardziej o... Mniej o takiej wizji, historii, jako takich szachów po prostu, po których przesuwasz sobie te ludziki i masz wygrać albo przegrać, tylko bardziej takich właśnie małych historii, które się dzieją, takich dramatów, takich, nie wiem, jakichś machinacji wewnątrz linii tych drzew genealogicznych, czy tam władców i tak dalej. I w Crusader Kings można mieć tam królestwo malutkie, które nie robi żadnych podbojów, które sobie jakoś tam istnieje i tam się dzieją w ogóle rzeczy w tym małym królestwie i wcale nie musisz myśleć jakoś globalnie. Tam tak naprawdę nie ma zwycięstwa bądź przegranej w Crusader Kings. Tam po prostu jest symulacja i sobie... Wszyscy wygrywają, no. Zawsze. Tak, no bo tam po prostu... Ja mam w ogóle, bo tak powiedziałeś, że zastanawiam się, czy może coś powiedzieć nowego jeszcze o Cywilizacji. Ja sobie uświadomiłem wtedy, że dla mnie w ogóle Cywilizacja to jest trochę taki synonim gier wideo, nie? Bo to była jedna z pierwszych gier wideo, taki trochę jak Tetris, nie? Tak patrzę na Cywilizację. I sobie myślę, pomyślałem, jakie to ambicje trzeba mieć, żeby w tak wczesnych czasach jeszcze gier wideo zrobić taką grę totalną o rozwoju historii. I to oczywiście to z wszystkimi minusami jej i tak dalej, co nie? Ale jednak taki, wiesz, takie, zrobimy grę o wszystkim, co nie? Tak, po prostu, i to mało tego, Cywilizacja... Civilization 1 wyszło w 91 roku i ta pierwsza gra w 91 roku, ona już bardzo dużo tego miała, co Cywilizacja teraz ma. To nie jest tak, że ona była jakoś super prosta i dopiero w kolejnych latach. Ona jakby, ten rdzeń jej, to wszystko już było od samego początku, więc to jest naprawdę imponujące, że to się wtedy udało. No. No ale tam Sid Meier nazwisko sobie na tym zrobił i do dzisiaj jest ważną personą. Wcześniej nie miał nazwiska. Tak, dokładnie. Jeszcze mam do ciebie jeszcze jedną ciekawostkę, podobno tutaj o Plejadach. Wiesz, że Perseidy to też nie są jakieś tam po prostu gwiazdy, tylko to jest bardzo konkretne gwiazdy? Jakby są jedne Perseidy. Okay. Ja zawsze myślałem, że to są po prostu takie zjawisko, że coś tam przelatuje przez niebo, czy nie? A to zawsze przelatuje to samo przez niebo. Okay. Też mnie to zdziwiło. Spoko. To jest koniec kącika astronomicznego. Tak, koniec halo, Tomaszu. Cywilizacyjnego i astronomicznego kącika, więc halo, Iga, co tam się dzieje w wielkim świecie Unreala? Właściwie Epika, bym powiedziała. Epic posiada Unreala, więc tam wiesz. Tak, ale to jest więcej niż sam Unreal Engine. Czy idzie rewolucja? Trudno powiedzieć, natomiast na GDC przyszło Epic i powiedziało, hej, słuchajcie, mamy pewne nowości w związku z
silnikiem Unreala i może kojarzycie taką grę, którą mamy, nazywa się Fortnite, może kiedyś o niej słyszeliście. I Epic postanowił wyciągnąć rękę do ludzi, którzy chcieliby być kreatorami, treści w tym, że właśnie Fortnite, który przez swoją popularność no, ma też gigantyczną potrzebę nowego kontentu po prostu tworzonego z palca, z ręki, tak? I potrzebują tam nie generować go, tylko potrzebują, żeby ludzie go robili. Więc Epic wyciągnął właśnie do tych ludzi rękę, startując betę takiego Unreal Editora skierowanego do Fortnite'a, w którym to Dominik, Tomek, ja, ktokolwiek, kto by chciał, może sobie stworzyć tą taką Fortnite'ową wyspę, określić zasady gry, wrzucić ją do środowiska nowego portalu, który również dla twórców, który właśnie również Epic ogłosił. No i teraz, jeżeli dostatecznie dużo ludzi będzie w to grało, ściągało, kupowało i robiło różne inne rzeczy, to wtedy taki twórca dostanie 40%. I teraz to jest dosyć skomplikowane, bo to nie jest tak, że 40% jakby wszystkich sprzedaży odnośnie do tego, tylko będzie tam zwracana uwaga na fakt tego, jak coś jest popularne, jak dużo ludzi wraca do tego oraz ilu generuje to nowych graczy. Więc myślę, że sam kontrakt jest dosyć skomplikowany, natomiast powiedzmy, że taki twórca dostanie 40% z tego revenue. Taki twórca dostanie 40, po prostu. Nie, 40. Tak. Nie, no 40% powiedzmy tego, co uda się zarobić na tej treści, którą stworzył. To ma też taki cel, że jakby, tak jak powiedziałam, że to mógłby być na przykład ktoś z nas, oni również chcieliby, żeby firmy, po prostu jakieś takie zespoły już profesjonalnych jakby twórców gier, również mogło w ten sposób po prostu zarabiać, tworząc pewne treści właśnie do Fortnite'a. Co jest jakimś pomysłem? Pragnę tutaj przypomnieć, że Epic, z tego co wiem, wciąż sądzi się z Apple po apelacjach na temat faktu, że nie wiem, czy pamiętacie, że zrobili to obejście, żeby ludzie nie płacili przez App Store'a, grając w Fortnite'a, tylko odsyłali ich bezpośrednio do swojego sklepu, na co Apple się obraził. I jakby oni stwierdzili, że 30%, które zabiera Apple, tak, z tego, że się płaci przez nich, to jest trochę za dużo. Więc sami stwierdzili, że będą brać 60%. I jakby, no, może zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. Natomiast tak, wielkie korporacje, super korporacje. 70% jak bierze korporacja, to jest nieuczciwe. 60% jak bierze, to jest uczciwe. Jakby tu przebiega granica. A, okej, okay, dobra. Dobra, ludzik. Znaczy, bo Apple w ogóle brał 30%. 30% i właśnie. I to już im uważali, że to jest za dużo, więc jakby, no, zobaczymy, jakby, bo teraz z tego, co pamiętam, to ta sprawa jest teraz w apelacjach zarówno ze strony Apple'a, jak i ze strony Epica. Tam to się nie rozwiązało tak, jak ktokolwiek z nich by chciał. Więc zobaczymy, co dalej. Natomiast dodatkowo, oprócz tego, Epic mówił też o Unrealu nowym 5.2, bo coraz więcej ludzi przechodzi już na Unreal 5 łącznie, znaczy zarówno jeżeli chodzi o twórców gier, jak i twórców filmowych i seriali, bo coraz więcej jakby innych mediów też korzysta z Unreala. I poza tym ogłosili coś takiego, co się będzie nazywało Fab, i to będzie jakby taki miejsce do kupowania asetów różnego rodzaju do różnych silników, które pozwoli łatwiej sprzedawać treści tworzone zarówno na Unreal, jak i Unity. Więc w ogóle bardzo, bardzo złożony sklep z rzeczami, które chcą stworzyć, który będzie tam mieć między innymi asety, które w tym momencie już możemy znaleźć na Unreal Marketplace. Bardzo trudno się te wszystkie rzeczy mówi. Przepraszam za moje liczne przejęzyczenia. No i w związku z tym jakby oddają troszeczkę więcej, to jest zarówno dobry, jak i taki ruch, który trzeba trochę z przymrużeniem oka wziąć, bo to nie jest tak, że oni realnie
robią to tylko i wyłącznie dlatego, żeby ludzie łatwiej mogli sprzedawać za ich pośrednictwem różnego rodzaju treści, tylko po prostu wiedzą, że im więcej treści będzie miał ten silnik i im więcej tej treści będzie pod ten silnik wykonywany, tym więcej ludzi po prostu zbiorą w jednym środowisku. Ponad połowa Fortnite'a się dzieje na mapach stworzonych przez użytkowników. Tak, tak, statystycznie tak, ale no właśnie wiadomo, że dla nich będzie lepiej, jeżeli profesjonaliści, którzy są realnie w stanie na tym zarobić, to wiadomo, że fajnie, że oni dostaną jakieś tam pieniądze, ale no im zależy na tym, żeby było im więcej jest treści, tym więcej ludzi będzie w to grało, tym więcej ludzi będzie kupowało skórki, tym więcej ludzi będzie kupowało różnego rodzaju rzeczy, tak? Więc im zależy na tym, żeby tego kontentu było jakby jak najwięcej. Fajnie, że można na tym zarobić, fajnie, że docelowo jakby każdy będzie mógł na tym zarobić. Natomiast w tym artykule, który czytałam, to jest w ogóle porównywane do Robloxa. Trzeba pamiętać, że że to jest tak, że każdy może opublikować swoje treści w Robloxie, ale wiadomo jest, że będą pewne rodzaje gier i treści, które będą generować większość zysku takiego w cudzysłowie amatorskiego, czyli nie centralnie związanego z działalnością Epica od nich ze studia. A więc jakby to trzeba zobaczyć, co z tego wyjdzie. Jako deweloper uważam, że jest fajnie, że będzie jakiś... Tak naprawdę najbardziej z tego wszystkiego mi się podoba, że będą rozszerzać ten sklep jakby asetowy i chcę zobaczyć, jak to będzie docelowo wyglądało, no i jakby zobaczyć, jak się z tego korzysta, tak? A jakby mnie osobiście nie za bardzo interesuje tworzenie treści do Fortnite'a, aczkolwiek jeżeli ktoś chce, no to jakby... Mnie to interesuje, bo ciekawe, w jaką stronę to się rozwinie, bo to się bardzo może rozwinąć w taki prosty edytor. Znaczy prosty, no stosunkowo prosty, bo tam prosty to nie jest, ale jest bardziej ogarnialny niż pisanie kodu po prostu, co nie? Znaczy, no bo właśnie, wiesz, Unreal Engine jako silnik to jest kombajn, nie? Tylko problem polega na tym, że musisz mieć najlepiej in-house'owych po prostu programistów do tworzenia narzędzi takich, jakie ty potrzebujesz, więc tak naprawdę ten Fortnite Unreal Editor to jest Unreal Editor, który ma napisane narzędzia stricte do Fortnite'a, tak? Jakby... No właśnie, ale to może ewoluować w jakieś takie narzędzie, które będzie dużo bardziej otwarte i będzie ci pozwalało tworzyć content tylko pozornie powiązany z Fortnite'em w przyszłości, co nie? Po prostu jakieś takie w miarę niezależne gry, jakby, ja rozumiem, co ty mówisz, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę od tego momentu, wiesz, my pamiętamy jeszcze czasy, gdzie te silniki komercyjne nie były darmowe, tak? Jakby my pamiętamy czasy, że Unity i Unreal to były drogie sprzęty, na które mogli sobie pozwolić tylko i wyłącznie duzi twórcy, którym studio opłacało po prostu dostępność narzędzi, tak? Prawda jest też teraz taka, że one są na tyle demokratyczne, okej, one są trochę skomplikowane, ale jest tak dużo pluginów i tak dużo darmowych tutoriali po prostu w internecie, żeby nauczyć się od podstaw tego, co już masz jakby w Unrealu, do pisania kodu, do konkretnych rzeczy, że jest bardzo prosto w porównaniu do tego, co było kiedyś, usiąść i zacząć to robić. Natomiast ten Unreal, jeszcze jedną rzecz sobie przypomniałam, ten Fortnite Editor, który oni będą dawać, on ma w ogóle osobny język programowania też, w sensie uproszczony, żeby właśnie nie pisać w C++, tak? Bo mamy C++ w Unrealu i mamy C# w Unity. Przepraszam, bardzo dużo powiedziałam zdania. Już oddaję głos. Znaczy, nie zgadzam się z tobą, że bardzo łatwo jest ogarnąć Unreala, jakby i ja tutaj widzę jakąś tam szansę, co nie? Jakby, że im bardziej się ten silnik właśnie Fortnite'owy będzie rozwijał i widzę w przyszłości taką furtkę, że on się właśnie może wręcz oderwać od Fortnite'a. Znaczy oderwać jak oderwać, ale pozwolić na tworzenie takiego kontentu, takich gier stricte nie Fortnite'owych, po prostu jakichś takich swoich własnych rzeczy, co nie? Z których nadal oczywiście Epic będzie tam czerpał swój procencik, co nie? Piękny. Ale to może być dla dużej grupy właśnie takich, nie wiem, no pasjonatów, nieprogramistów, fanów, jakiś taki, wiesz, taki sposób na zrobienie czegoś, nie? I raz na jakiś czas, jak już Fortnite jest bardzo popularny, to ten raz na jakiś czas ma szansę się ziścić tak statystycznie po prostu większą, może to wyjść, to jakaś naprawdę porządna rzecz, co nie? Jakaś taka, nie wiem, quasi-rewolucja tam społecznościowa czy giereczkowa, znaczy, no, takiego jak Dota, co nie? A ja mam taką uwagę do tego, co ty powiedziałeś, Tomek, że jakkolwiek brzmi to pięknie i mądrze i zachęcająco, to tu jest taka obawa, że tak jak powiedziała Iga, jest tam ten język programowania uproszczony,
pod warunkiem, że chcesz robić rzeczy do Fortnite'a. Obawiam się, że nawet jeżeli te narzędzia będą pozwalały na to, co ty, o czym ty myślisz, czyli zrobienie jakiejś gry niezależnej, która będzie tylko bardzo teoretycznie powiązana z Fortnite'em, to żeby to zrobić, to już będziesz musiał i tak usiąść i z palca sobie ten kod napisać. Dobrze, ale właśnie... Bo te rzeczy, które daje ci Fortnite'owe, jakby ten silnik, nadają się do robienia tylko Fortnite'owych rzeczy, no. Tak, ale znaczy to... Ja tutaj, to jest skomplikowana kwestia, którą ja postaram się rozłożyć na kilka aspektów, subiektywnie się do tego odnosząc. Po pierwsze, im dłużej siedzisz w jakimś środowisku, tym lepiej znasz to środowisko, więc tym łatwiej jest się potem czegoś nauczyć. Po drugie, ja bym chciała jeszcze raz podkreślić, że to nie jest tak, żeby zrobić jakąkolwiek grę w Unrealu, taką nawet jak się czasami chce, trzeba realnie potrafić kod. Nie dość, że są blueprinty, które są już wizualnym przedstawieniem kodu, które można łączyć i mówię, jest bardzo dużo darmowych tutoriali, ja się tak uczyłam. Więc tak naprawdę jest bardzo dużo rzeczy i pluginów, jest bardzo dużo rzeczy, które jakby pozwalają ci nie siedzieć realnie w kodzie. W sensie, żeby go pisać. A po trzecie, wydaje mi się, że jest tak troszeczkę, jak ty mówisz, Dominik, natomiast jesteś w stanie wyciągnąć tą wiedzę, którą masz z tego Unreal Fortnite Editora, i przejść po prostu na czystego Unreala, którego sobie zassasz no tak. z Epica, wtedy, tak? Jakby i napierniczasz. Ale czy wtedy zamiast nie bardziej ci się opłaci po prostu wziąć Unreala i zrobić grę na Unrealu i sprzedawać ją na Epic Store i wtedy niech Epic bierze 30%, a nie ty dostaniesz 30%. Ogólnie tak, tylko że mówię ale wciąż to będzie fajnie, że jeżeli jego pierwszym kontaktem będzie fakt, że grał dużo w Fortnite'a i chce zacząć coś robić i w ten sposób nauczy się podstaw Unreala, to będzie mu dużo prościej potem usiąść do czystego Unreala. Jasne, ale wtedy niech on tą grę, jak swoją niezależną, pewnie będzie chciał bardziej robić w Unrealu i sprzedawać normalnie w sklepie, a nie w Fortnite. Szczególnie, że Epic też od pewnego czasu ma coraz więcej tych możliwości self-publishing, w sensie takich narzędzi no, po prostu dla samych twórców na Epic Store i da się to jakby lepiej niż gorzej robić. Ale no tak. No jeżeli ten ruch zaowocuje większą liczbą gier niezależnych, super. Ale trzeba, tak jak powiedział Tomek, poczekać, zobaczyć. No tak, jak najbardziej. I ja też mówię, wiesz, to co mnie tam kręci, rajcuje trochę w tym newsie, to jest dostępność tego, bo ja... Moje prywatne zdanie jest takie, że nie jest tak łatwo przejść na robienie Unreala, nie? Jakby robienie w Unrealu, nie? Może się mylę, może jej ma rację, że to jest super proste, moim zdaniem nie. Ja nie powiedziałam, że to jest super proste, tylko że bardzo łatwo jest zdobyć tą wiedzę, jakby nie potrzebujesz płacić za to, jedyne czego potrzebujesz to bardzo dużo dobrze, czasu i samozaparcia. Nie super proste, tylko bardzo łatwe. Przepraszam, że przekręciłem twoje słowa. Moim zdaniem nie i moim zdaniem właśnie taki edytor, który bardzo ułatwia takie rzeczy, które właśnie może mieć dużą jakby dużą otwartość, dużą taką moc zachęcającą ludzi do robienia rzeczy, co nie? Nie oceniam, jak to z takiej strony biznesowej wygląda i co się wydarzy w przyszłości, czy co nie, ale jest to taki news, który mnie trochę tak sobie pomyślałem, kurde, fajnie, co nie? Może z tego wyjść coś naprawdę super, co nie? Mamy historycznie przykłady gier, które zrobiły gigantyczną karierę, gigantyczną furorę, właśnie tworzone z takich udostępnionych silników, co nie? Tak. Dziękuję, Iga, że się na mną zgodziłaś na koniec. To jest dla mnie bardzo ważne emocjonalnie. Będę nosił to wspomnienie. Proszę. Ja to się rzadko zdarza. Znamy się już bardzo wiele lat, jakby rzadko się zdarza. Jakby zapisuję sobie, drukuję sobie to wspomnienie, chowam je do portfela i w trudnych momentach będę wyjmował to. Iga się ze mną zgodziła. Nie, będzie napisane tylko Iga, dwukropek. Tak. Tak. ja zanim przejdę do mojego tematu, to jeszcze chciałbym powiedzieć, że też w tym tygodniu byłem na haju heroinowym, tylko że mam trochę inny haj heroinowy niż zostawić Dominik. Was na kilka tak, dni, tak, dosłownie. Tak, totalnie. Zostawisz nas na kilka dni, a my już jesteśmy śpunami, co nie? Już sobie tam nawzajem z Dominikiem wszczykujemy, co nie? Marihuanę do żyły. Do oczu. Bo ja wpadłem, jako że zamykali sklep 3DS-owy, nawet się zastanawiałem, czy nie zrobić takiego odcinka, żebyśmy sobie powspominali 3DS-a, ale wydaje mi się, że już wystarczająco dużo gadaliśmy o 3DS-ie. To sobie kupiłem Fire Emblem Awakening i gram, trzeci raz w ogóle gram w tą grę i jest ona fenomenalna. Jakbyście chcieli
przejść jednego Fire Emblema tylko, to totalnie Awakening. To jest totalnie najlepsza gra w całej tej serii i bardzo polecam. I mam tak jak Dominik, że tam zaczynam sobie na 15 minut, a później o 3 w nocy się zastanawiam, co się wydarzyło, nie? I dlaczego ja tu jestem. Martwi się o was. Ja bym tylko chciała powiedzieć, że jakby... To jest czasami fan się tak w coś wciągnąć, ale na dłuższą metę to jest naprawdę wyniszczające dla organizmu. Tak, tylko żeby nasi widzowie o tym wiedzieli. Widzowie. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że ja po prostu jak każdy zdrowy narkoman tą heroinę jeszcze podbijam PCP i zaczynam wciągać przez nos po prostu ostry dyżur IR, który jest w ogóle... W sensie ten klasyczny... Ten klasyczny jest, tak. Jest cały dostępny, jest na HBO. Ma bardzo słabe tłumaczenie, jak większość dobrych seriali na HBO. Co z jednej strony jest trochę wytłumaczalne, bo tam się strasznie szybko, strasznie dużo skomplikowanych terminów medycznych mówi, ale z drugiej strony czasem nawet taki zwykły czat pomiędzy bohaterami, tam jakiś obyczajowy jest kiepsko tłumaczony, więc to nie jest tak, że to nie jest jakaś taka decyzja, że będziemy upraszczać język medyczny, tylko to jest taka decyzja, że kiepsko przetłumaczymy serial, co nie? Moja ulubiona spośród decyzji. Ej, słuchajcie, mamy ten serial, możemy go bardzo źle przetłumaczyć, no kurde, myślałem, że nie zaproponujesz, nie? No. Ale jest, kurde, fenomenalny ten serial. Jedyne, co mam przeciwko niemu, to takie, że to są jeszcze czasy, kiedy tworzenie dla telewizji nie było tak dobrze opłacane i nie było tak prestiżowe jak dzisiaj. I pomimo, że w tym serialu występują dwaj aktorzy dokładnie, George Clooney i Anthony Edwards, którzy są... A to jest chyba pierwsza taka wielka rola Clooney, tak, nie? Tak, w sensie, pierwsza a potem wielka, wypłynął. Tak. A Anthony Edwards na przykład z Top Gunna pierwszego, możecie go kojarzyć. Jakby to byli aktorzy, którzy zrobili też w filmie karierę. To widać czasem, że zwłaszcza postaci trzecioplanowe, takie epizodyczne, są kiepsko zagrane, co nie? To jest serial o ludziach, którzy trafiają do szpitala na ostry dyżur. Zazwyczaj na ostry dyżur się trafia w bardzo kiepskim momencie życia, co nie? Albo ci urwało nogę, albo jesteś ofiarą gwałtu, albo strzelali do ciebie, albo coś to tam. Są tylko to są tylko dwie opcje, nie? Nie, trzecie jeszcze powiedziałem, że strzelali. Ale rzeczywiście jeszcze strzelali, tak. Zapomniałam o nim, więc, sami więc o nim zapominam. To są zazwyczaj dosyć trudne role do udźwignięcia, bo jesteś... Ta twoja postać jest w bardzo ciężkim momencie takim psychicznym. I w tym pierwszym sezonie, bo w tym pierwszym sezonie to jest takie hit and miss, nie? Jakby niektórzy aktorzy unoszą te role, niektórzy nie unoszą. A jak nie unoszą, to bardzo widać, że nie unoszą. Też jeszcze, jako to jest taki prawdziwy narkotyk, to jest jeszcze serial z czasów, kiedy sezony seriali miały 24 odcinki po 45 minut i to czuć. Jakby ja, mi się wydaje, że już bardzo długo oglądam ten serial, a jeszcze nie skończyłem pierwszego sezonu. ale jakby co, to bardzo polecam. W ogóle się nie zastarzał technicznie, zwłaszcza jak jest praca kamery zrobiona i jak jest budowane na tempo, bo tam się wszystko dzieje w strasznym tempie. Jak są dialogi, jak się przechodzi z wątku na wątek za pomocą tam nawet nie cień właśnie, tylko często kamera się odwraca po prostu i jesteś w drugiej scenie, bo tam się wszystko dzieje naraz koło siebie. No, fenomenalne to jest. Nawet dzisiaj trudno mi znaleźć serial, który tak dobrze sobie narracyjnie radzi właśnie z taką wielowątkową, zatłoczoną sceną, na której się dzieją 3-4 wątki naraz i one wszystkie są czytelne, wszystkie są równolegle prowadzone i tak dalej, nie? Więc tutaj to jest moje takie wyznanie heroinisty po Dominiku, które chciałem popełnić. Nie grajcie w Fire Emblem Awakening i nie oglądajcie Ostrego Dyżuru, ale również grajcie w Fire Emblem Awakening i oglądajcie Ostry Dyżur. Jakby, wybór należy do was. Heroina jest fajna. Jesteście dorośli i nie powinna rządzić waszym życiem i dobrobytem. Możecie niszczyć swój organizm na tyle sposobów, ile tylko chcecie. Tak, a przechodząc do mojego tematu, to Rihanna Pratchett, jedna chyba tak z najbardziej znanych, przynajmniej najgłośniejszych, jeżeli chodzi o jakieś wypowiadanie się i jeżeli chodzi o medialność, scenarzystek gier wideo, udzieliła wywiadu Victorii Kennedy z Eurogamera. Jest to, jak się jakby, jest to duży materiał. Głównie dlatego, że wydaje mi się, że Victoria Kennedy po prostu przepisała wszystko, co usłyszała przez te 2 godziny. Nawet rzeczy takie nie do końca interesujące. I jest to też dla mnie dosyć zabawne, bo ja w międzyczasie czytam też takie wywiady z Paris Review, takiego magazynu literackiego. I tutaj Victoria Kennedy... Czytam w międzyczasie takie wywiady. Nie, ale chodzi mi o coś innego. Że magazynu. To mi pokazuje trochę, jak się zmieniała... Już? Jeszcze? Nie, Dominik. Nie, daję nam chwilkę. Dajesz, Dominik. Bo
Bonjour, bonjour. S'il vous plaît, monsieur. Bon, bon, bon. Trzeba powiedzieć omelet du fromage i możemy skończyć. Omelet du fromage. Już? Czy jeszcze? No i co tam piszą? Nie, a właśnie mi w ogóle nie chodzi o te wywiady, chodzi mi tylko o to, jak kiedyś się przeprowadzało wywiady, jak schodzi zawód dziennikarza, jeżeli chodzi o zaangażowanie, ale też pewnie wypłaty, co nie, bo zaangażowanie idzie razem z pieniędzmi. I właśnie w tej sztuce powieści, tam na przykład jak jakiś dziennikarz tworzy sylwetkę danego pisarza, to mówisz, że tam spędziłem się z nim tydzień, co nie, rozmawialiśmy o wszystkim i tak dalej, co nie, i to jest taki wstęp do tekstu na trzy strony, co nie, góra, co nie, a tutaj Victoria Kennedy od razu pisze, że połączyła się na Skype'ie na Zoomie, przepraszam, na Zoomie na pół godziny z Rianą Pratchett, ale gadały 2 godziny i to już było w ogóle mega takie, mega długie i taki mega, mega insight ona ma teraz w życie i twórczość Riany Pratchett, co nie. Riana Pratchett opowiadała głównie, znaczy tak w zasadzie to tylko o swojej pracy nad Tomb Raiderami, nad tymi nowymi, nie wiedziałem nawet, że ten timeline jakby nowy Tomb Raiderowy się nazywa Survival, ale nad tymi nowymi, nad pierwszą i drugą częścią pracowała Rianna Pratchett. Pracowała w zespole pisarskim, to nie jest tak, że sama jedna wzięła i napisała te gry. I mówi o tyle ciekawe rzeczy, że ja zawsze się trochę nabijałem z Rianny Pratchett, bo ona dosyć głośno w internetach krytykuje gry za to, że wiecznie wiążą główną bohaterkę z jakimś takim silnym wzorcem męskim, nie? Zwłaszcza właśnie tak z ojcem, że ten ojciec to jest taka figura u każdej postaci kobiecej, że kobieta nie może być samodzielną postacią, tylko musi mieć takiego właśnie samca, który tam, do którego dąży i którego ideał jest dla niej takim drogowskazem, co nie? I ja zawsze się trochę nabijałem czytając to, bo totalnie Tomb Raidery nowe są takie, co nie? Że tam właśnie Lara Croft ma taki gigantyczny kompleks na punkcie zaspokojenia jakichś ambicji swojego ojca i tam Richarda Crofta, tak, wejścia w jego buty i tam kontynuowanie jego dziedzictwa i tak dalej. I to jest coś ciekawe, to tutaj właśnie Pratchett bardzo otwarcie przyznaje, że ona wie, że te gry takie są, że zdaje sobie z tego sprawę, że nie jest fanką tego, ale mówi tak wprost, że to była decyzja zespołu, ona była pracownikiem zespołu, dostała wytyczne i się podporządkowała po prostu, jakby tam nie wszystkie decyzje Crystal Dynamics i w ogóle tam jej przełożonych i właśnie tam zespołów i tak dalej musiały się jej podobać, ta się jej nie podobała, ale ją zrealizowała, nie? Więc pod tym względem trochę mnie zapunktowała. Nie wiem, czy zapunktowała, ale oczywiście jakby jak się ma nazwisko Pratchett, to musi być przynajmniej jeden akapit o tym Pratchettie. I mi się wydaje, że Rianna Pratchett, która jest pisarką i bardzo jej zawodem jest kontrolowanie narracji, zdaję sobie trochę z tego sprawę, więc oczywiście wrzuciła tutaj taki kąsek sentymentalny o Terrym Pratchettie, o tym, że ona pomimo tego, że była przeciwko temu właśnie, żeby Lara Croft miała daddy's issues, to jednak się odnalazła w tym trochę i tam przemyciła takie swoje wspomnienie o tym, że w momencie, kiedy Terry Pratchett zaczął doświadczać pierwszych symptomów choroby Alzheimera, zaczął też zapisywać swoje wspomnienia po to, żeby nie stracić takich najbardziej cennych wspomnień dla siebie. Jednym z takich wspomnień było właśnie były urodziny Rianny Pratchett, czyli ten dzień porodu, nie? Dzień, kiedy ona przyszła na świat, nie? I to jest taka, taka znajdźka, taki list się znajduje w pierwszym Tomb Raiderze, jakby który połączył ją na poziomie emocjonalnym z Larą Croft. Mówię, z jednej strony to jest spoko anegdotka, ale z drugiej strony też wydaje mi się, że Rianna Pratchett tutaj bardzo, bardzo świadomie wykorzystuje pewien sentyment, oczywisty sentyment, co nie, który... Bardzo świadomie, no. Bo jeżeli dwie rzeczy przychodzą do głowy człowiekowi na dźwięk nazwiska Pratchett, to po pierwsze Terry, a po drugie Alzheimer. Więc jeszcze dodatkowo ten Alzheimer, tak, się pojawia w tej odpowiedzi, to jest taki bardzo nisko wiszący owoc. Tak, więc pod tym względem się zgadzam. I jeszcze jeden ciekawy wątek jest taki, że ona się broni przed takim zarzutem ze strony fanbazy Lary Croft, że ten zespół Crystal Dynamics
odpowiedzialny. W ogóle ja odkryłem dzięki temu artykułowi, dlaczego mi się tak trzecia część tej trylogii nie podobała, bo okazuje się, że trzecia część została wyprodukowana przez inne studio, przez Eidos Montreal. Jakby oni, marka została odebrana Krystalsom i przekazana Eidos Montreal i to widać jakby w tych grach, co nie? Dwie pierwsze są spoko, trzecia jest kiepska. Więc tak, ale że oni jakby w zespole wcale nie byli przeciwko temu klasycznemu wizerunkowi Lara Croft, temu takiemu no bardzo bardzo zaciągniętemu z filmów akcji i w ogóle z takich właśnie klasycznych, ikonicznych bohaterów filmów akcji, bo tak klasyczna Lara Croft to jest no to jest taki Arnold Schwarzenegger, tylko kobieca postać, co nie? Albo Sylvester Stallone właśnie, taki z Rambo, z jakiś Commando i tak dalej, co nie? To tutaj też jest taka postać. Commando to jest super film. Tak, Commando to jest super film, to prawda. I to, no i Lara Croft, ta klasyczna Lara Croft, ta pierwsza Lara Croft, to jest totalnie taka postać, co nie? Taka super silna, stawiająca prawie zawsze na przemoc, ale też zawsze jakby w momencie, kiedy jest w jakimś takim problemie intelektualnym, zagadkowym, to też super inteligentna, świetnie wykształcona, taka wiesz, taka mistrzyni we wszystkich kurde dziedzinach, co nie? Atletyczna i taka ikoniczna i tak dalej, nie? I Rihanna Pratchett tutaj tłumaczy, że oni nie są jakimiś przeciwnikami tego klasycznego ujęcia Lara Croft, tylko po prostu chcieli zrobić coś innego. Chcieli stworzyć tą postać na nowo. Ja miałem taką rozkminę, że nie jestem pewien, czy mi się ta nowa postać bardziej podoba niż pierwsza. Ja miałem... my tutaj z Dominikiem znamy Bartka, który był bardzo taką... znaczy nadal jest chyba. Bardzo taką ważną postacią w fandomie polskim fandomie Lara Croft. Nawet tam prowadzi stronę fanklubu. I on... Ja z nim kiedyś dyskutowałem na ten temat i on mi mówił, że właśnie dla niego ta nowa Lara Croft to jest taka trochę zdrada wobec Lara Croft, bo Lara Croft była po prostu totalnie inną postacią, co nie? Była właśnie takim... takim stereotypem, który sama tworzyła jakby, co nie? Tutaj ta nowa Lara Croft, taka Lara Croft nie to, że niewinna, ale taka słaba, dopiero dojrzewająca do swojej roli i tak dalej, to jest postać, która od początku jest jakimś stereotypem, co nie? Ta stara Lara Croft to jest postać, która tworzy stereotyp, jakby ona stworzyła cały stereotyp bohaterek kina akcji, co nie? Sobą, taką błaścinną, co nie? I ja nawet rozumiem tą perspektywę, jakby, że nie każda postać chyba musi mieć taki background właśnie, jak do tego doszliśmy, jaka to kiedyś była słaba i jak to przeszła swoją traumę i tam PTSD i w ogóle i właśnie problemy z ojcem i dopiero po pewnym czasie stała się taką ikoniczną, kurde, kopiącą tyłki panią z dwoma pistoletami i zabijającą dinozaury tymi dwoma pistoletami. Co w ogóle uważam do dzisiaj, że to jest barbarzyństwo, to nie jakby tam... Lara Croft odkrywała, że we współczesności żyją dinozaury i po prostu strzelała do nich z pistoletów. Jakby znaczy, ona też, tak samo jak Indiana Jones, to są w ogóle najgorsi archeolodzy, nie? Uważam, że to jest mniej, że jakby, że zrujnowanie jakiejś świątyni, tam ukradnięcie jakiejś figurki czy coś, to jest mniejsze barbarzyństwo niż jak odkrywasz w roku 2000, że tyranozaur żyje i literalnie go zabijasz. Ja wiem, ty byś go zamknął na wyspie i pozwolił ludziom zwiedzać, nie? No, być może. To by się na pewno skończyło dobrze. Są bezpieczne sposoby, żeby coś takiego zrobić. Na przykład w parku rozrywki? Jakbyśmy wbudowali takie duże ogrodzenia pod napięciem. Mm-hmm. I karmili je kozami i krowami, to tak, też jest ważne. Tak, na przykład na jakiejś takiej wyspie, gdzie tajfuny przychodzą dosyć regularnie. One są dosyć bezpieczne. Karmili je dokładnie kozami i tam wpuszczali dzieci w samochodach, żeby sobie oglądały. To się da zorganizować. To jest do zrobienia. Pewnie tak, pewnie masz rację. No i tak, i nie wiem, to są chyba takie najciekawsze. A, jeszcze jeden ciekawy wątek, taki, że w momencie, kiedy powstawał ten pierwszy nowy Tomb Raider, to jeszcze bardzo żywa była dyskusja na temat dysonansu ludonarracyjnego. Zresztą ja trochę nie do końca kumam, dlaczego ta cała dyskusja stała się passé i dlaczego już się dzisiaj
jest to trochę wstydliwy termin, którego się nie przywołuje. Nadal gry mają z tym gigantyczny problem. Jakby nadal to istnieje. Pratchett mówiła o tym, że miała taką wizję Lary, żeby ona po tym pierwszym morderstwie, którego dokonuje i które jest dla niej takim wielkim szokiem etyczno-psychicznym, żeby ona w ogóle odrzucała broń i przez długi czas gameplayu nie korzystała z broni palnej, a w momencie, kiedy znowu po nią sięgnęła, żeby to była taka ważna, taki ważny moment budujący postać, nie? To się okazało, jakby to była jej wizja i to się okazało nierealne z takiego punktu widzenia produkcyjnego, jak ma wyglądać ta gra, że ona ma być koniec końców strzelanką, w której tam się morduje ludzi na każdym kroku. I to jest rzeczywiście problem w tej grze. Ja do dzisiaj pamiętam, że właśnie jest bardzo podbity emocjonalnie moment właśnie tego pierwszego morderstwa, a później zabija się bardzo dużo osób i Lara już nie ma... Pół biedy, że tam się zabija bardzo dużo osób. Tam są takie widowiskowe i przesadzone animacje finisherów, jak ona tam tym dusi tych ludzi w ogóle, łamie kręgosłupy, tam dosłownie po prostu znęca się nad tymi biednymi ludzikami, którzy tam no, chcą ją zabić, więc pewnie zasługują. Bandytami tak. No ale to nie wygląda jak ktoś, kto dopiero co przeżył traumę, to wygląda tak, jak się super bawiła. Jest w ogóle, mi się wydaje, taki większy problem w giereczkowie, któremu się, ja to na przykład jeszcze The Last of Us 2 ma taki problem. Wydaje się giereczkowu, że jak się podbije tą brutalność, ten taki, taką właśnie przemoc i taką szokującą wartość momentu morderstwa, to będzie jakieś takie właśnie taka rekompensata tego, że się zabija człowieka. Tylko to nie działa, bo nadal w tej grze tych brutalnych, szokujących, takich właśnie bardzo PTSD-owych morderstw, nadal ich popełniasz 50, 100, 200, co nie? I to... Tak, to traci wagę, jeżeli tak, to dokładnie, jest. Gdybyś ty raz widział w takiej grze taką animację, to byś sobie pomyślał, ja pierdzielę, co nie? Ale to jest intensywny moment, co nie? Ona zabija człowieka, ten człowiek tam walczy o życie, ona mu tam w ogóle wbija w ogóle nóż w oko. Paznokcie i to jest, w tak, oczy, i tak dalej, tak, tak. No szokujące, co nie? Ale jak widzisz takie animacje co 3 minuty, to sobie myślisz, kurde, to jest po prostu taki tani gorce, nie? Takie... Przy okazji jeszcze ja wrócę do tego, o czym już wiele razy mówiłem, ale krótko, że no taka wizja przemocy, jakiegoś, czegoś takiego eksplozywnego, efektownego, robiącego wrażenie, taka filmowa, jest jakby odległa, że prawdziwa przemoc jest właśnie taka niedopowiedziana, taka raczej cicha, raczej taka przyziemna i to jest najbardziej przerażające w niej. Jakby my byśmy chcieli, żeby nasza śmierć była wielkim wydarzeniem i żeby ten, a że jakby... No ja opowiadałem o tym już kiedyś, więc nie będę do tego wracał, ale że no to jakby to nie, prawdziwa przemoc tak nie wygląda, że tam ludziom eksplodują głowy na polu bitwy i wiesz, i tam kończyny odpadają i tak dalej, nie? Czasami odpadają, na przykład jakieś państwo ma za dużo turystów wewnętrznych, to potem całe miasto giną. Wracając do tematu Pratchett, jest to spoko artykuł, jeżeli chcecie przeczytać na Eurogamerze, jest cały dostępny. To, co ona mówi bardzo ciekawego, to mi się wydaje może być ciekawe dla czytelników, którzy nie do końca zdają sobie sprawę, jak się pracuje w takich zespołach, to ona właśnie tam podaje kilka takich przykładów mówiących, jak się podejmuje decyzje w wieloosobowych zespołach, że to są często kompromisy wynikające z jakichś uwarunkowań gameplayowych, projektowych, że często ktoś przychodzi z góry i mówi, to tak nie może wyglądać, ponieważ tutaj będziemy mieli taką scenę akcji, a tutaj będziemy mieli taką scenę akcji. Albo, że nie możemy pójść bardziej w rozwinięcie tam tego wątku, ponieważ to się nie do końca skleja marketingowo z jakimiś tam grupami odbiorczymi i być może odbije się tam trochę na sprzedaży, co nie? Więc zróbcie to inaczej. I ona tutaj dosyć uczciwie o tym mówi, też jakby tak nie pozuje na taką super niezależną artystkę, która tam zawsze swoją autorską wizję forsuje i że zawsze ma rację i tak dalej, tylko właśnie mówi, że nawet jeżeli jej się coś nie podobało, to po prostu się dostosowywała, bo pracowała w zespole i realizowała wizję nie tylko swoją, ale jakąś taką grupową. Więc pod tym względem jest to spoko lektura. Wydaje mi się, że
jest to lektura trochę za długa, że właśnie brakuje temu wywiadowi redakcji, że pani Kennedy była tak zachwycona tym, że miała 2 godziny fajnej rozmowy przez Zooma albo Skype'a, zależy. 2 godziny rozmowy przez Zooma z Rianą Pratchett, że stwierdziła, że musi wszystko to spisać i że wszystko to jest złoto i tak dalej. Moim zdaniem dobrze by zrobiła redakcja tutaj tego, co nie? Ten artykuł mógłby przekazać tą samą treść w połowie swojej długości. Ale tak jak mówię, jeżeli byście... Ho, ho, ho. C'est la vie, je ne sais quoi. Tak właśnie, jak Dominik powiedział. Ale jeżeli byście byli chętni i chcieli zobaczyć jakby co Rianna Pratchett myśli o Tomb Raiderze, to bardzo polecam Eurogamer. Swoją drogą ciekawe, kiedy się doczekamy nowego Tomb Raidera, bo jest to taka marka, że kurde, trochę dziwne, że nie ma więcej newsów na temat jakiejś nowej odsłony. Jest chyba tylko jakaś taka ogólna zapowiedź, że coś powstaje, co nie? Tak mi się wydaje. Tak szczerze, to super dawno nie słyszałem nic o Tomb Raiderze. Też nie słyszałem. Nawet nie słyszałem czegoś takiego, że coś powstaje, nie pamiętam. Czekaj, a to nie, Tomb Raider nie był częścią tego IP kupioną przez Embracera? Tak, był. A był, faktycznie. Więc no pewnie coś może powstawać, ale jako, że ona zmieniała ręce, to wiesz, to coś może być opóźnione, nie? No, więc tyle ze świata Tomb Raidera. Giereczek i w ogóle tyle ze świata. A tak, a jako, że już dzisiaj Patronite'a poruszaliśmy i jako, że dzisiaj poruszyliśmy już komentarz, to kończymy tym samym 399 odcinek podcastu Niezastapialni. Koniec jakiejś ery to jest. Tak jest, tak właśnie. Żegnajcie. C'est la vie. Cześć. Bonjour. Sayonara. Pa. Hej.